Halo, halo, czyli witajcie mnie w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest Heroes 5, Ashen Arena 3. Multiplayer oczywiście, gramy sobie na przeciwnika, którym wczoraj graliśmy, czyli na Mike Bota 3000, tak? Co my tu mamy? Teraz gram zieloną, bo przeciwnik zmienił. Loszek na desce, to może być niełatwe, to też, to można wygrać jeszcze. Czy ogólnie, no lochem się przyjemnie gra, tak? No poprzednia gierka była lochem. To też może nie być słabe w sumie. Nie wiem, co to wyeliminować. To nam się czasem wydaje. Chociaż czekaj. Ty, w sumie to nie wiem, co wyeliminować. To bym wyeliminował w sumie. To da radę czasami. Ostatnio mi się udawało. To mi się wydaje, że grałbym. To mi się wydaje, może być takim najtrudniejszym matchupem dla mnie. Demon na Kraśka. To niespecjalnie akurat. Z tymi odpornościami na ogień. No zobaczymy. Ok, loch wyleciał, ten fajny loch. Ja nekro na tego, na przystań. To może być dla mnie ciężkie. Zobaczymy, co zostanie. Wstawiam, że wyrzuci loch. Chcesz loch w demona? Okej, zostaw. Cześć! Cześć mój Natirze! Na Nymusa! Coś czuję, że... Nie, Marbas jest chyba tym od... tym typem od... rezystancji, prawda? Jak ty się nazywasz? Nymus. Plus 16%, okej. Czyli grasz na bramki. Spoko. My gramy, taka specjalność, wzmocniona kula ognia. Także tego. Co my tam mamy na start? Pewnie, no właśnie, czyli co, może zagramy sobie to samo co ostatnio. A co mamy tutaj w zameczku w ogóle? Feniora mamy implozję, przywołanie żywiołów, czyli mamy destro tak w zasadzie, poza kulą ognia. Mamy fajną prawkę, aczkolwiek przy tej prawce, ta prawka nam nie zadziała. Co mamy tu? Nic. Tak naprawdę tu nic tu nie mamy. To, co najwyżej nam się przyda. Zaklęć od lodu. Jakby to było od ognia. O, panie. Dobra, czyli artefakty mamy gówniane. Pod to, co chciałbym zagrać. Czyli pod to samo, co zagraliśmy ostatnio. No, mi się wydaje, że to będzie bardzo dobre. Laska Sarisusza. O, dobra, gówno troszkę. Atak obrona. Tarcza ogra. Też słabo. Odpowiedź na czar implozja. Może niekoniecznie. Ale gówno mamy. Mamy straszną lipę, wam powiem. 4 ataku. O! Ale dobra, to idziemy to. Obniżymy mu. Aha. Albo to, albo to. Bo tu mamy 3 do stata. Mamy 4 X. 4 tego. 2 spell powera, tak naprawdę. No ale 25% to na tej kulce, plus z moim wzmocnieniem i no to ma to jakieś tam ręce i nogi, mi się wydaje. No nic tu innego nie zagramy, tak? No o, dobrze, czyli zagramy sobie, już wam pokazuję, gramy tak, zdamie i pochłonięcie, lepszy rzemieślnik, czyli mamy 3, tutaj bierzemy 6, czyli mamy 9. Gramy sobie szczęście czarnoksiężnika, więc gramy sobie 4 i 4, czyli 8, 10, 11, 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 7 na 8 na 9 na 2 i albo to, no nie, bo chyba pójdziemy na środek. Dobra, trzeba zacząć wyrzucać rzeczy. Dajmy znamko najpierw i daj mi tu, a czekaj. Możesz mi... Aha. A. Czekaj, raz, dwa, trzy i czwarte. Aha, aha, aha. Dobra, to weź to, może dasz mi... O, oświecenie. No i to super, już. Już jest coś fajnego. Dowodzenie. Pochłonięcie artefaktów w takim układzie. talent magiczny, tak, też się przyda. Magiczna intuicja chyba jest nam potrzebna. Tak, jak najbardziej. Lepsza magia zniszczenia, oczywiście. Tajemnica zniszczenia, oczywiście. Szczęście żołnierza, oczywiście. Obrona.
Urona może wydać. Tylko czy nam to się zepnie wtedy? Będzie ciężko. Dobra, nie mogę na razie jej wziąć. Mam za dużo rzeczy otwartych, nie? Wziąłbym defa, ale za dużo rzeczy jest. Dobra, no na razie mamy wszystko, nie? Dobra, jest tajemny talent, to co to chciałem. Jest zapłon, czyli to co chciałem. Daj lepszego rzemieślnika. Daj lepsze szczęście. Daj szczęście czarnoksiężnika. Okej. Dobra, tu jest już pizda. To nie chcemy. Nic z tego nie chcę. Daj ekspercki rzemieślnik. Daj siłę czarów. Bo tak many będę miał dość. No właśnie. Czy ja chcę pójść na środek? Mam 11 spell powera. Mamy słabe oświecenie, nie? Więc tu jest ciężko. I nie mamy pochłonięcia artefaktu, więc zacząłbym od pójścia na środek. Pójścia na środek. Tak, idziemy sobie na środek. Tak jak ostatnio. Dobrze. Idziemy na środek. Nie ma się co przejmować. 11 spell powerka. Jak coś dostanę z oświecenia. No tu mam jeszcze 2. No nie będzie to mocna kula ognia. Wtedy miałem 28, nie? Wtedy ta kula biła. Ale jak wyda szczęście. Jak wyda. Wiecie, no 11 siły czarów. Jak dobijemy oświecenie do trójki, na pewno nam coś wpadnie z tego spell powera, miejmy nadzieję. Dobra, ja wam to przyspieszę. Oki, jesteśmy. No kurczę, to szczerze mówiąc, no to tak sobie myślałem jeszcze nad innymi ścieżkami, no ale to nie ma co tu myśleć, nie? No sami widzicie, że tu jest gówno w sumie, tak pod to co ja już jestem zbudowany, nie? No bo tu jest na przykład 5 ataku, 6, no ale co mi z tego? No a tutaj też, no ja mam 1 ataku, no te jednostki nie będą biły, no poza tym on z morą w pierwszym ruchu się we mnie wbije. No chyba, że pójdzie w bramy. Co przy pójściu, przy tym, że ma tego Nebirosa, no to też nie jest złym pomysłem, prawda? No ale zobaczymy. Dobra, mamy. Czemu mamy 12 spell powera? Tylko. Co tu się. O kurwa mać. Ja pierdolę. Ale jestem. Ależ, Mateusz, ale ty se to wybrałeś. No dobra, to i tak nam daje dużo. To jest 25 obrażeń na każdą setkę, a mi się wydaje, że z 5 setek będziemy bili, czyli to jest 125 obrażeń, powiedzmy, nie? Dobra, ale to przynajmniej mamy dużo expa albo przedmiotów. Idziemy siła czarów, obrona. Bo tylko to jest nam potrzebne. Do szczęścia. Tragicznie jest. Muszę przyznać. No wtedy mieliśmy 28, teraz mam 14. Ta kula ognia nie będzie ich masakrowała. Czy ja potrzebuję tych artefaktów? Tak. Coś bym potrzebował. A tu możemy sobie dobrać co najwyżej lepsze oświecenie, eksperckie oświecenie, tak naprawdę. Co by nam dało dużo. Za eksperckiego rzemieślnika bym zjechał. To też jest. To pójdziemy tutaj. Może jeszcze obrona by się wylosowała. To już by było w ogóle super. Najwyżej jeszcze levele. O, lepsze oświecenie, super. Magia przywołania, okej. Okay. Swoją drogą, ostatnim razem ja nie zabrałem levela, nie? Tajemne podniesienie. O, eksperckie oświecenie. Ja pierdzielę. Czy to? Tu jest 2 spell powera pewne, nie? Dobra, weź to na razie. Weź mi cofnij tego. A, ja ty! Właśnie, nie mam znamienia. Dawaj znamie. No! To bym se pograł w ogóle. Bez znamka. Dobra, czyli tu mamy wszystko, czyli teraz potrzebujemy jeszcze tu pójść. Dobrać levelek. Kurwa, eksperckie szczęście, naprawdę? Żartujecie sobie ze mnie? Dobra, ale myślę, że tego nie ma co chyba usuwać. Czy jest... Czekaj, bo w sumie to tak. Czy ja będę coś tu kupował? To sobie kupię, zapewne. Do kieszeni, tak? No atak i obronę, za 5 koła. No ale tyle to ja użebram z itemów. Tak, tu mamy
Ile mamy expa? 9. 18 tysięcy expa mam i będę mieć 18 tysięcy, czyli mamy 9. Czyli dwa levele bym potrzebował, to bym potrzebował coś jeszcze dokupić z artefaktów. Czyli teraz pytanie. No tak, mogę mieć 19 level, ale potrzebuję jeden artefakt sprzedać. Za 2500, tak? Czyli bym potrzebował kupić to i to. Czyli 11 tysięcy bym potrzebował. I miałbym dwa levele. I z tych dwóch leveli, no jest zawsze ta szansa, że co, mam lepszy... No, mam dwie szanse, nie? Tak naprawdę. A ty za ile to zabierasz? Za 2500. Spróbować i mieć pewne? Spróbujmy, co? Kurwa, no właśnie. Teraz co, jeszcze raz wycofać? To już to w ogóle może być dupa, nie? Dobra, zostawmy sobie to, bo jednostki nam się przydadzą. Trudno, źle zrobiłem. Bardzo źle zrobiłem. Ale okej. Jest co jest. Okej, przeciwnika jeszcze nie ma, to ja sobie poczekam. Okidoki, moi drodzy. Mamy tego Ancymona. Dobra, sprzedajmy sobie tak. To na pewno. To na pewno. I to na pewno. Zobaczymy ile... Dobra, jest eksperckie oświecenie. To chcieliśmy. Tak, mamy 18 level, dostaliśmy dużo wiedzy. Sejbiście. Tego potrzebowałem. Właśnie tego. Chyba obronę jeszcze jedną poleciało. I teraz potrzebujemy 200. Mhm. 200. tak, ja sobie najpierw zacznę od ulepszenia was. Mhm, weź pod naprawę, jak najbardziej. Mhm, 11 tysięcy będę potrzebował. Weźmy tak, to możemy kupić. To możemy kupić. To możemy kupić. Te gargoyle. Czekaj. 11 tysięcy będę potrzebował. Czyli jeszcze to mogę sobie kupić co najwyżej, tak? No bo tak, to bym wziął. I to bym wziął. I teraz tak, możemy sobie dorekrutować, no te gargulce, kurcze. Klozeciki dobre są, nie? No, no to dobra, no niewiele, niewiele straciłem, a mam jeszcze level. Dobrze. Bo już przez chwilę się bałem, że kupiłem na tego, znaczy na coś, co już mam zajęte, nie? Dobrze, teraz powinienem dostać level, jak najbardziej. Mam inteligencję, machiny wojenne. Wiedzę to ja mam w cholerę. Albo szczęście lepsze. Albo już nawet te machiny. Ta balista ile? Będzie 100 obrażeń robiła? Przy tym, no ja mam dużo wiedzy. Atak plus wiedza, to ja myślę, że mam ze 20. Będzie robiła od 20 do 80 obrażeń, tak? Plus wóz z amunicją, coś tam będzie robił. Tej many dużo. Weźmy manę. Weźmy, w razie czego manę weźmy. Bo jakby coś, to wiecie, lepiej mieć niż się prosić. No szczerze mówiąc, to straszna bieda, nie? Szczęście mamy jeszcze na plus 3 w sumie i tak, nie? Dobra, to idziemy robić artefakty. Okej, mamy wskrzeszenie umarłych w razie czego. To nie jest źle. Okej, dobra, to tak. Zdrówko i szybkość to ja bym sobie wziął na tego pana. Do tego tak. Szczęście, inicjatywa. Ja bym wziął. No to jest demon, to on mi go zmasakruje dosyć szybko, nie? Ale wziąłbym go tu mimo wszystko. Teraz wziąłbym
inicjatywa, szczęście na tego pana. Teraz tak, wziąłbym czekaj, hapeki i może defka na golema. Mhm. Szczęście jestem w stanie, dobra, i morale, i szybkość, i inicjatywę, okej. To ja bym wziął to na ciebie, bo ty zapewne zostaniesz zmasakrowany w pierwszym ruchu. Nie bójmy się tego powiedzieć. Teraz tak, moral może nie, czekaj, weź mi wycof, co ty możesz mi dać w ogóle? Atak, obrona przeciwnika, spoko, hapeki, obronka, szczęście. Jakbyś dał szczęście i atak, nie, szczęście i obrona, szczęście i zdrowie, to szczęście, moral. A jakbym dał ci na przykład atak i szczęście? Nie cholery. Atak, morale. A weź se defa. I co możesz sobie dobrać do tego szczęścia? Defa i morale, może nie. Defa i strzaskanie też może nie. Dobra, weź defa po prostu. A na gremplinka weź sobie... Tego nie weźmiesz, ale to możesz wziąć. I cokolwiek. Nie, tylko to. Dobra, to weź mi to, daj tu. A to mi daj tu. No dobrze. Nie jest to najmocniejszy czarodziej wszech rzeczy, ale trudno, zaraz sobie omówimy builda. Brakuje mi tutaj jakiegoś defka, chociażby podstawowego, ale dobra, już wam mówię jak jest. 19 level, poziom czarodzieja. 6 ataku, 8 obrony, 18 siły czarowej, 18 wiedzy, 1 moral, 2 szczęścia, w cholerę many. Ekspercka z zapłonem, mamy szczęście czarnoksiężnika. Mamy eksperckie oświecenie, zwiększoną maną i siłką czarów. Tutaj tak samo tajemny talent wzięty, więc możemy dostać pewnie ściankę i lepszy talent magiczny. Do tego niestety ekspercki rzemieślnik mamy. No, wolałbym z tego zejść i nawet z tej inteligencji za na przykład lepszą obronę, która by nam tu w cholerę dała. Co do artefaktów, to jest biednie, bardzo jest biednie. No, mamy troszeczkę pod atak i wzmocnienie kuli ognia, nic do spell powera, niestety bieda jest ze spell powerem. Natomiast mamy zwiększoną kulę ognia o 5, tak? Czyli tak naprawdę bijemy jakbyśmy mieli 23 spell powera. Ze szczęściem czarnoksiężnika jesteśmy w stanie mu zadawać naprawdę spore rany. A on gra... Okej, okay, no gra bramy, tak? No gra bramy. I gra bolesne, znaczy wszystkie jednostki są bolesne, nie oszukujmy się. No to może być przegrana gra. To może być przegrana gra. Najgorzej, że gra tego psa sakramenckiego. Ile masz ataku? 15 ataku, dobra, minus 2 szczęścia. Czy ja ci obniżam? Nie, nie obniżam ci szczęścia. Minus 2 szczęścia, 15 ataku, no to nie jest źle aż tak. Teraz pytanie, jak ja się powinienem ustawić? Jak zawsze, nie ma tu nic. Ja bym sobie dał ciebie tutaj. Golemiak. Ty golemiak dajesz odporność na magię chyba wszystkim, nie? Można by ciebie tutaj dać. Tu mimo wszystko ciebie. Jakbym tak się ustawił. Czy lepiej tak jak ja wtedy byłem? Może lepiej? Tak. Może lepiej. Zobaczymy. Nie wiem. Nie wiem. Pozycjonowanie się u mnie, jak wiecie, nie jest najlepsze, nie? Czasem mi się uda, czasem mam dobry pomysł, a czasem jest kiepawo, nie?
Najważniejsza rzecz jest taka, żeby nie zmarnować żadnego ataku. Dobrze w sumie, jak on poszedł pod te bramy, no to też nie będzie we mnie wjeżdżał. To jest dobre. Znaczy będzie, ale ekspercka obrona, ochrona. To jest bolesne. To znaczy, pewnie ma ostatni bastion, ale nie ma ataku. To jest na plus dla nas. Eksperckie dowodzenie. Czy ma tak? A którym ty masz level w ogóle? 18. Czyli pewnie jakiś środek był grany. No dobra. Co, no chyba znowu rzucimy sobie tutaj znamie. O Jezus Maria, no dobra. Hitnął, ale ile hitnął? Dużo hitnął. Znaczy no co, 1000 obrażeń, tak? Nie, więcej. 1300. Ale nie są to jakieś przerażające liczby, tak? No ma werbunek, no to nas zaboli, tak? No ale co zrobić? 2, okej. 18, fajnie, fajnie. Wzmocnij se tego. Boska siła, fajnie. Na rekszasku. Boska siła jest zawsze spoko, nie? Szkoda, że nie prawa moc, ale nie szkodzi. No tu myślę, że poleci od naszego łucznika. Co ja bym dziabnął w ciebie? Jeszcze ze szczęściem, cudownie. Tak możesz w 3 jednostki walnąć aż, nie? 600. No to hituj, ze szczęściem proszę. Bez szczęścia, no dobra. A jest, ze szczęściem, no i super. Kundelka możemy praktycznie wyeliminować. Albo ciebie strzelić, nie? Czy kundelka? ja bym... Ty będziesz... No to jest... Każdą z tych jednostek tak naprawdę musimy wyeliminować, ale... Ona może w 4 hit dziabnąć. No i ja bym go wyciapał. Dobrze, cudownie. Czyli on już nie robi nam nic, ale ma ostatni bastion, więc mimo wszystko coś robi. Rzucimy znamko na tego, myślę. Bo przede wszystkim jest z tyłu. Chyba, że na diabła. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak będziemy to rzucać. Tym się nie mamy co przejmować. Sukubkiem już prędzej, bo sukub nas będzie bolał. Ale dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Wtedy uważam, że było dużo gorzej. Ale zobaczymy. No dobrze, no to szczęście. Polegamy troszeczkę w dużej mierze na szczęściu, niestety. No ale cóż, no kurde, to jest najgorsze, że teraz tak, jak ja cię hitnę, to ty nam oddasz i możesz nam oddać ze szczęścia. No ale dobra, zobaczmy. Kurwa mać. Tego się bałem, że mu wejdzie. Wejdzie ten piekielny ogień, nie? A nie! Nie wszedł mu! Dobra, to, że on ma pecha, to jest dla nas bardzo na plus. Okej. Mogę 5 zabić, to możemy się przyspieszyć. No musimy się przyspieszyć, nie? No dużo nam zadał. Nie jest źle, bo jeden oryginał mu już padł, a u nas jeszcze tak źle nie jest. Plus trzeba pamiętać o tym, że... Co, on ma 3 bramy? No znamko na reaction, no to jest dobre, nie? No on nas tu hitnie, nie? No to poleci, podbija się. A ty, ale ty nie widziałem u ciebie płonącego ognia. A nie, jest piekielny ogień, okej, dobra. A nie, ty się bramujesz, dobrze. Teraz tak. Implozja 657. Ha, ha, ha. 10. 1. A, bo ty masz odporność na magię.
No, dlatego dobrze, jakby w ciebie właśnie zawsze leciało, nie? Rzuć sobie na niego znamie. Ale nie ma szybkiej bramy, mi się wydaje, nie? Chyba, że ma. Ja nie wiem, jak to... Szybka brama działa chyba na zasadzie tego, że mniej tracisz, nie? Ale tak samo długo się na nią czeka, nie? Weź se defka. Tak, ma szybką bramę. Definitywnie ma szybką bramę. To nie jest dobre. No ale dobra. No teraz nas hitnie i to nas zaboli, nie? Ale... No... Leciało, uderzył tym piekielnym. Ale 20... Aha, bo to w kogo? W stalowego golema, a w gremlina dużo. No dobra. Jeden. Rzuć łaskę na tytana. Odbicie pocisku. nawet nie. Strzaskaj mu pancerz. Dobrze. Dużo te bramy mu robią, no. A, no właśnie, on ma przecież jeszcze dowodzenie. Zapomniałem, dawno nie miałem dowodzenia na demonie. Więc on te bramy będą mieć bardzo bolesne, niestety. No dobra. I tujemy go po oryginałach. Brakuje mi defa, no. To jest akurat bardzo na minus. No ale co zrobić? No ty nie masz w zasadzie co robić, nie? Czy masz jakąś kulę ognia czy coś? Szczerze mówiąc, jakbym miał kulę ognia i tu by mi pisknął, no to by zabolało. No ale nie może mieć magii, nie? Za dużo talentów ma. Lepsza loga. Co on tam jeszcze ma? Eksperckie dowodzenie, ekspercka obrona, podstawowy atak. Bramy na full. Też w tym przypadku, no to pójście dla mnie w ten, w... Jak to się nazywa? Piekielne ognie? Czy nie, piekielne ognie jest ten... palące ognie? Ta specka, kurczę, wiecie. Z lepszej magii zniszczenia. Co zwiększa ci właśnie obrażenia od tego. No to jest dobre. No, Taraksha będzie nas boleć. Co ty robisz? Mam boskie przewodnictwo na arcydemona, okej. Okay. Kogo wyciągniesz? Na magię bitewnego, no dobrze. Do 3. Dobra, no hituj, nie? 4 za 2. No i... Z ból. Duży ból. Dobra, to teraz tak. Dawaj kuleczkę. Mamy tak, mamy ściankę. O Jezus. Chłopco se... Nabrał tych rzeczy. Trzeba przyznać. 1. 10. Nie no, tu jest 2, no. No niestety. Chłop się przygotował, a ja też nie jestem najmocniejszy. A szczęście nie weszło. Szczęście niestety nie weszło. Będzie nam to ciężko wygrać. Bardzo ciężko. Nasza magia niestety, ale nic nie robi. Pięść gniewu. O, dwóch tych. Ja bym sobie strzeliłbym w niego. Trzy do sześciu. Trzech. Trzech do sześciu. Dobra, weź go skopnij. Luta za 5. Za 1? Nie. Tyle dobrze, że on ma same te pechy, nie? Ty się defuj. Tutaj teraz wlatuje kula. Strasznie daleko jestem. 1. Za 5? Za 5. Dobrze. No nie wiem, czy to jest dobre. Dotracę znowu 2, nie? Waituj sobie. Za szybko on mi spadnie.
ten robi wybuch. Znaczy nie wiem, czy zrobi wybuch. O ty gnoju! Aj, ciężko będzie. Czemu z caps lockiem wszystko pisze? Nie no, kurczę, przy tamtym spell powerze myślę, że bym dał radę. Pomimo jego debuffów, a przy tym no ja niewiele robię niestety, nie? Niewiele robię, więc to może być powolna agonia. Nie uciągniemy. Nie widzę tutaj szans, niestety. Wskrzesić te czterech, zawsze coś. Nie ma szansy. W tamtym matchupie lepiej, no ale weszło mu fajnie, nie? Akurat co by nie mówić, to dobrze przeciwnikowi tutaj podleciało. A nie chcę ścianki akurat. 307. Wy niby będziecie w tym stać, nie? Ale... Weszło szczęście chyba? Nie weszło. Jest, jest. Szczęście na tir. Ale jeszcze, kurde, widzicie, odporność na ogień, no. Odporność na magię. Szczęście nie masz. Masz, czyli masz jakieś buty te, nie? Niedobrze, o. Niestety, ale nie widzę tego. Nie mam już czym stać powoli. No właśnie. Tego bym przypierdził, ale dobrze. Ajajaj, dwuchasz. No boli, boli to niesamowicie, nie? Najgorsze, że skubanie ma jeszcze tą odporność na magię, nie? A podwójne staki, no to ciężko, jakby nie szedł. No, no trudno, trudno, no, no powiem szczerze, nie miałem innej możliwości iść, nie? No nie, nie wiem, co bym, no nawet, powiem tak, ataku obrona mi się dropła, nie? No to z tą obroną byłoby lepiej, ale... ale nie widzę tutaj żadnych możliwości za bardzo. Tego możesz strzelić, żeby już spływał. Tu możesz sobie stanąć. Tu leci kuleczka. O ile się nie przesuną. A się nie przesuną. Tylko że on nie przetrwa. No właśnie. To by była ładna kuleczka. To by ich zabolało. No kurde, drugi stack tak naprawdę chować. No przesrane, nie? No, no, no. Jak to jest? On Nebiros się nazywa? Nymus. Nymus plus kurcze... nie wiem, jak się nazywa ten perk. Ale w każdym razie, no to... jest niesamowite. No i bez szczęścia. Bez szczęścia. No tym razem to już w ogóle ten... Ostatnio to ja się pomyliłem, tam faktycznie weszło, nie? Ale... tu nawet to nie wchodzi. Jakby jeszcze wchodziło, to i tak by było ciężko.
No. GG niestety. Nawet jakbym się podnosił. Nie, nie było szans. No kurczę, tu jest mocalny. No niestety, niestety ciężko, ciężko. No nie, 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 niestety zagrałbym. Tylko już mnie muzyka nakurwia po uszach, więc muszę przerwać. Nie, no niestety, no takie ciężkie życie w chorobie. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. I jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie mi, czy była tutaj jakaś inna opcja, bo mi się wydaje, że no pójście tego Destra było jedyną opcją. No fakt faktem, raz, że poszedł se w dowodzenie, któremu się losło. Dwa, że Nymus. Trzy, no ochronka. I jeszcze chyba budki pod odporność na magię, więc no wszystko, wszystko co mógł, żeby mnie skontrować, mu fajnie weszło. Może gdyby to szczęście czarnoksiężnika tak wchodziło, no to byłoby lepiej, ale raczej i tak bym nie wygrał, mi się wydaje. Więc no cóż, jakbym miał więcej pod spell power, myślę, to wtedy może by to ugrał, ale no, no, no nie było, nie było nic. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło, miłego weekendu, pa pa!